Cześć, witam, siemanko. Witam, witam. Witajcie. Dobrzy ludzie. Cześć Angelika, cześć Gamepoint, cześć Paulina, cześć Sigrid. Witam Was na dzisiejszym spotkaniu. Zastanawiam się, czy jest tutaj z nami gruby Wojtek, który jakiś czas temu wypisywał do mnie maile. I który prawdopodobnie zesrał się w gacie, jak do niego napisałem. Że zostanie namierzony, że sprawa została zgłoszona na uporczywe nękanie. Jestem ciekaw, czy z nami jest gruby Wojtek. Cześć Wron. Gruby Wojtek Misio, jesteś z nami tutaj? Jak tam, harcerzu? Nie miałeś nic więcej do powiedzenia już po tym, jak do ciebie napisałem. Aż dziwne. Nie? Jak to jest komuś ubliżać w mailach? Myślisz, że jesteś nie do znalezienia? Bo przecież się nie widać. Adresu też nie podałeś, ale to pisząc do mnie podałeś swój adres. Wojtek. Wiem, że jesteś obsrany. Wiem, że jesteś obsrany, Wojtku. Kimkolwiek byś nie był. Nawet mógłbyś być ze samej Palestyny. Albo z samej Palestry. Cześć Marku, witam, witam. Cześć Moniko. Słuchajcie, dzisiaj tak luźno, ponieważ nagrałem dla Was ten film. To było za wczoraj ogólnie, bo miałem być, a mi nie było, nie mogłem, bo byłem, źle się czułem, po prostu byłem chory. Źle się czułem bardzo. Słuchajcie, chciałem się pochwalić Wam zdjęciami. Zobaczcie. Marcin? Tak? Dasz mi smoka? Za chwilkę. Jak pokażę zdjęcie, dobrze? Idź. Chciałem się pochwalić Wam zdjęciami. Mam nadzieję, że będą się Wam podobać. Bo wiem, że widzieliście filmiki, ale nie widzieliście zdjęć. Bo zdjęć nie miałem w jakikolwiek sposób Wam zaprezentować, więc pokazuję Wam po prostu zdjęcia. Zdjęcie komisarza. Zdjęcie komisarza to są. Słuchajcie. Komisarz. A dlaczego nie bierzesz tego serum? Co? No proszę. Serum. Proszę, zobaczcie, jakie ładne. Bo mnie będzie widać tam. A dlaczego nie bierzesz słonecznego serum? No chciałam, to hialuronową, ale trzeba serum jeszcze nałożyć na to. Proszę. A widzisz, że stoi to. Mhm. Jedno było twoje, drugie było moje, nie? Tylko, że nie używałem. No i oczywiście mam zdjęcie Krzysia. Tak jak Wam zaprezentowałem. Dzisiaj mam zdjęcie Krzysia. Słuchajcie, tak przemyślałem. Dzisiaj myślałem bardzo intensywnie, nagrywając ten film. O Krzysztofie. Przemyślałem wszystkie za i przeciw. Co tak naprawdę mogło tam się wydarzyć? Dlaczego tak było? Są dwie możliwości, którymi sprawdzałem to. Sprawdzałem to i wahadłem, i sprawdzałem to po prostu na wyczucie. Więc jakby tu powiedzieć, że pierwsze wrażenie, kiedy patrzy się na zdjęcie,
pierwsze wrażenie, przynajmniej na tym zdjęciu. Zobaczcie jeszcze raz na twarz Krzysztofa. Rozmyślałem też dlaczego. Cześć Michale, witam. Rozmyślałem też dlaczego Krzysztof tak dziwnie się zachowywał, jeżeli to był Krzysztof. No na 99%, tak jak powiedziałem na filmie. Dzisiaj być może porozmawiamy właśnie o Krzysztofie Dymińskim. Nie mam zbyt, jakby tu powiedzieć, wielkiego pola do popisu. No każdy żyje i umiera. Każdy żyje, tym bardziej ja nie wiem, czy on był z kimś ugadany, czy po prostu on w ogóle wyjechał do kogoś, uciekając z tego domu, czy miał się z kimś spotkać. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo nawet to, co ja sądzę i to, co bym powiedział na ten temat, to i tak może się okazać, raz, że może okazać się nieprawdą, a drugie może okazać się prawdą, i to bolesną prawdą. Już dlatego, jakby to powiedzieć, nie chcę się wypowiadać o bolesnej prawdzie, bo nie chcę, żeby, cześć Aga, cześć, witam, żeby jego mama z tatą znowu do mnie dzwonili po prostu i mnie straszyli. No niestety państwo dymińscy dzwonili i straszyli mnie po prostu, więc no wiecie, jakbym to powiedział od straszenia, to jestem ja. Ale akurat w tym przypadku po prostu to było takie niezależne i postanowiłem sobie wtedy zrobić przerwę nad Krzysztofem. Że tak powiem, obraziłem się. Nie na Krzysztofa, nie na tą sprawę, tylko po prostu na jego rodziców, bo ja rozumiem, no rozumiem, wszystko potrafię, jestem w stanie zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć jednego. Wy pewnie też. Dlaczego Krzysztof uciekł z domu? Dlaczego wcześniej nie było sygnałów, nie dawał jakichkolwiek sygnałów, że, przepraszam, że coś jest po prostu nie tak. Ja bardzo liczyłem przez ten cały czas, kiedy, jakby to powiedzieć, śledziłem tą sprawę Krzysztofa, że Krzysztof jednak wróci do domu, że on się odnajdzie. Może, że nie, że chciał wrócić, ale może, że on się po prostu odnajdzie, że ktoś zwróci na niego uwagę, ktoś po prostu nie tylko same będzie wysyłał zdjęcia, czy filmy, czy pisał, czy widział. Przepraszam. Tylko po prostu zatrzyma gdzieś Krzysztofa i cała ta sytuacja się skończy. Nie wiem, nie mogę za dużo powiedzieć na ten temat, ponieważ nie znam kompletnie wyników śledztwa, jak to było i po prostu czy w ogóle było jakieś śledztwo. No niby policjanci się przykładali, ale tak jak powiedziałem, policyjna robota pod tym względem polega na tym przede wszystkim, że oni rozsyłają tą informację po wszystkich komisariatach w Polsce. Przepraszam. Po wszystkich komisariatach w Polsce i taka informacja o Krzysztofie znajduje się na każdym komisariacie. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy, bo mógłbym, tak jak powiedziałem, mógłbym też w jakikolwiek sposób, naprawdę w dobry sposób, bo ja nie chciałem zaszkodzić tej sprawie, ani zaszkodzić rodzicom Krzysztofa, chciałem im pomóc, a po prostu nie mam informacji o tym, czy oni wynajęli tego detektywa, ponieważ nie zaglądałem już na stronę Krzysztofa dawno i przestałem się jakby tu interesować
zupełnie tą sprawą do kilku dni, no do 3-4 dni wstecz, gdzie miałem ten, tą dziwną wizję, sen tak bardzo realistyczny, że odnalazłem Krzysztofa żywego. Oczywiście Krzysztof bał się bardzo, bał bardzo się wrócić do domu, w tym obrazie tak to było, ale nic poza tym. I tak jak powiedziałem, przepraszam, mając numer do mamy Krzysztofa i ja osobiście teraz, tak na żywo, kiedy mogę się skontaktować z jego rodzicami, właśnie w tej wizji, w tym było tak, że ja nie mogłem się po prostu w żaden sposób z nimi skontaktować. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem wybrać, miałem w tym śnie, używałem 2 czy 3 telefonów, każdy telefon, który brałem do ręki, nie to, że nie miałem numeru, tylko po prostu ja tego numeru nie pamiętam, ale dokładnie tego nie kojarzę, ale ja nie mogłem wybrać tego numeru, nie mogłem wybić tego numeru, tak jakby, nie wiem, kwestia zrozumienia tej wizji o Krzysztofie, to jest kwestia zrozumienia, być może ta wizja ma jakiś przekaz, no, a na pewno ma, tylko po prostu, tak szczerze mówiąc, tak naprawdę nie zastanawiałem się nad tym, ponieważ ucieszyła mnie ta, jakby to powiedzieć, ta informacja, ta, którą odebrałem, że znalazłem Krzysztofa żywego. Więc po przebudzeniu, po wstaniu po prostu z wyra, pomyślałem sobie, że lada dzień po prostu, a może się znalazł już, ale w każdym razie lada dzień po prostu gazety napiszą o tym, że Krzysztof się znalazł, żywy, że być może on wrócił do domu, że nie wiem, choć krótko mówiąc szczerze, nie wydaje mi się tutaj, jakby tu odczuwam takie mroczne coś, to, że z tym powrotem do domu, że on jednak nie wróci do domu, bo on nie żyje. Tak jak wam powiedziałem, nie wiem dlaczego, cześć Hubert, witam. Nie wiem dlaczego w sprawie Krzysztofa pomyliłem się na początku. Nie potrafię powiedzieć. Nie wiem. W sprawie Iwony, jeśli chodzi o Iwonę, przepraszam, jest łatwiej, jest po prostu łatwiej, dlatego że ja nie wiem na 100%, czy Iwona nie żyje. Znaczy, nie wiem, ponieważ mój mózg nie zarejestrował obrazu, że ona nie żyje. Tak samo nie zarejestrował obrazu, że ona żyje. Nie widziałem jej. Więc w sprawie Iwony wahadło nigdy przez rok czasu, a pytałem setki razy, czy Iwona Wieczorek żyje, wahadło nigdy nie pokazało, że Iwona żyje. A w sprawie Krzysztofa tak. Byłem, powiem szczerze, bardziej to odczuwałem wtedy, że on jednak żyje i byłem nastawiony na to, że on się odnajdzie. Tak, Michał. Jak się nie podoba ci, to możesz opuścić kanał. Temat będzie o Krzysztofie i jeszcze nie wiem o czym, ale na razie jest o Krzysztofie. Opowiadam wam, ponieważ ci ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, nie są aż tak bardzo wczuci w tą sprawę. Ja się bardzo wczułem, ponieważ naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, że chciałem go znaleźć. Tak jak każdą z tych osób. U mnie nie ma, czy ja kogoś chcę, czy nie chcę. Wszyscy są na tym samym poziomie i wszyscy po prostu są do odnalezienia. Gdzieniegdzie w tych przypadkach zabójstw, zaginięć, minęło już naprawdę, jak można powiedzieć, minął prawie wiek. Wiek, no, to jest przesada, ale cześć prezesie. Ale jeśli chodzi o 15-20 lat, zobaczcie, w niektórych sprawach w ogóle policja nie ma nic, kompletnie nic. Żadnych dowodów przeciwko nikomu.
żadnych informacji, żadnych śladów w niektórych sprawach. I tak jest w sprawie Krzysztofa. Tak bynajmniej mi się po prostu wydaje. Bo tutaj nie ma ani świadków, nie ma ani, jakby to powiedzieć, tak jak w sprawie Iwony Wieczorek. Nie ma motywu. Bynajmniej ja tego motywu nie znam. Chociaż wydaje mi się, że go znam, ale nie chcę o tym mówić, bo już kiedyś o tym wspominałem, ale mniejsza z tym. No teraz prezes, na pewno Krzysztof, tak wydaje mi się, że nie żyje. Nie chcę tutaj jakby... Ale wahadło pokazało, że nie żyje. Nie odczuwam już tego tak samo jak przedtem, ponieważ wcześniej powiedziałem, że nie miałem zdjęcia Krzysztofa przez długi czas. Jego sprawą się nie zajmowałem i... Mam zdjęcie i zapytam jeszcze raz przy was. Będę pytał codziennie po to, żeby zobaczyć, czy wahadło odpowie, że Krzysztof żyje. Będę pytał codziennie dwa razy. Rano i wieczorem. Choć wahadło już określiło, że Krzysztof nie żyje od jakiegoś czasu. Czyli to nie od wczoraj, nie od dzisiaj, tylko że żyje, przepraszam, nie żyje od jakiegoś czasu. I wahadło powiedział, że również jego ciało znajduje się w ziemi. I również, jakby to powiedzieć, on nie popełnił samobójstwa. Bo tutaj najważniejszym dla mnie pytaniem nie to, czy on żyje, tylko czy on popełnił samobójstwo. Czy on chciał popełnić to samobójstwo, czy on je popełnił. I wahadło mówi, że Krzysztof nie popełnił samobójstwa, tylko został zamordowany po prostu. Wiem, że znowu powiedzą, że to jest głupia teoria, jakieś historie opowiadam, ale tak powiedziało po prostu wahadło. Nie mogę wam dzisiaj puścić niżej telefonu po prostu, bo nie mogę. Więc tylko tyle, co powiem wam po prostu, patrząc na zdjęcie Krzysztofa, odpowiem wam, co pokazuje wahadło. Czy osoba ze zdjęcia żyje? Wahadło pokazuje, że nie. Czyli buja się w górę i w dół. Czy osoba ze zdjęcia popełniła samobójstwo? Nie. Czy osoba ze zdjęcia, czy ciało, zwłoki osoby ze zdjęcia leżą w wodzie? Nie. Czy ciało osoby ze zdjęcia jest zakopane w ziemi? I na pewno widzicie też, może nie widzicie samego wahadła, ale widzicie ruch wahadła, że wahadło kręci się w kółko. Czyli prawdopodobnie ciało Krzysztofa zostało zakopane w ziemi. Dziękuję. To jest, słuchajcie... To jest to samo, co powiedziałem na samym początku. To jest to samo, co powiedziałem na samym początku, kiedy rzekomo pomyliłem się. Wtedy, kiedy powiedziałem, że Krzysztof nie żyje, a jednak jakby tu okazało się, że żył. Co też potwierdziło, no nie wiem, potwierdziło go to, że go widziałem. Czy to był Krzysztof? Na 99%, przynajmniej my tak sądzimy. Ale czy to był Krzysztof naprawdę? Nie potrafię wam powiedzieć, ponieważ nie zweryfikowałem tego. Więc ten 1%, gdzie powinienem podejść do niego i zapytać się, nawet gdyby nie chciał mi odpowiedzieć, gdyby nawet, bo chłopak, którego widziałem, był dziwnie się zachowywał. Gdybym miał jakieś problemy psychiczne, cokolwiek, to na pewno nie pozwoliłbym, gdybym zauważył jakiekolwiek, jakby to powiedzieć,
odchyły od normy podczas rozmowy z nim na przykład, no to na pewno, tak jak powiedziałem, na pewno zadzwoniłbym zaraz na pogotowie i na policję. Więc na pewno już nie wypuściłbym go, gdybym zauważył tylko, że no na przykład jest to faktycznie nawet Krzysztof podczas rozmowy po jego aparacie na zębach. Więc gdyby chłopak był normalny jakiś tam i się okazało, że to nie jest Krzysztof jednak, to wypuściłbym go, bo to już nie moja sprawa, ale w innym przypadkiem starałbym się, bo faktycznie nie wiem jak i nie wiem co mogło wpłynąć na Krzysztofa, że Krzysztof na przykład w jakikolwiek, nie że stracił pamięć, pamięć nie, że popadł w tak silną jakąś po prostu psychozę, jakąś chorobę, po której nie wiem, obrał sobie jakiś cel, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, bo nie jestem lekarzem. Pozdrawiamy Sylwio, pozdrawiam Moniko, witamy wszystkich, witam wszystkich Was. Więc bardzo mi przykro, że być może jako jedyny miałem tą możliwość bezpośrednią spotkać Krzysztofa i go po prostu nie zatrzymałem wtedy. Ale pamiętajcie, że czasami po prostu, jakby tu powiedzieć, czasami tak po prostu musi być. Ja dosyć często zdaję się na przypadek i na, jakby to powiedzieć, na przeznaczenie. Jeżeli coś chciałem, a to nie wyszło na przykład, to znaczy, że tak musiało być. Że z tym musiało być, to znaczy, że jest dobrze dla mnie. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, ponieważ czytałem pewne opinie, czytałem pewne na pewnym forum, że ktoś, kto rzekomo widział Krzysztofa, zadzwonił do jego mamy. A mama kazała dzwonić mu na policję. Nie wiem, dlaczego kazała mu zadzwonić na policję. Nie wiem, dlaczego, jakby tu powiedzieć, to nie kazała mu podejść i sprawdzić, czy to Krzysztof jest. I właśnie w takim przypadku go zatrzymać. Ja też się tego obawiałem, bo wiecie, no, zatrzymuje chłopaka, który być może cierpi na chorobę jakąś, która mu się uaktywniła. Oczywiście, która mu się uaktywniła, bo czytając te wszystkie informacje, wcześniejsze informacje o Krzysztofie i zapewnieniach jego rodziców, Krzysztof był zdrowym dzieckiem. Więc tutaj jakby to musiało być coś bardzo silnego, silne przeżycie, które zmusiło go do opuszczenia domu, do silne przeżycie lub, no nie chcę już wypowiadać tego słowa. W każdym bądź razie musiało być to silne przeżycie, skoro Krzysztof opuścił ten dom i opuścił dom i nie powrócił do niego. Ani po dwóch dniach, ani po trzech, ani po miesiącu, ani po dwóch, ani po trzech. I tym bardziej Nie rozumiem, znaczy ja rozumiem, ale krótko mówiąc, tutaj chcę Wam to powiedzieć, że wielu z Was na pewno, i ja też mówiąc o tym tak, nie rozumiem, dlaczego Krzysztof nie skontaktował się z mieszkańcami domu, czyli z matką, z ojcem, z bratem. Dlaczego się nie skontaktował? Dlaczego on się po prostu nie skontaktował z rodzicami? Słuchajcie, jestem tu, cześć, witam Iw, jestem tutaj, czy jest mi dobrze, czy... Tylko napisał wiadomość na jakimś portalu, gdzieś tam na Facebooku, czy na Instagramie, dziękuję, żegnajcie. O tej sprawie tak naprawdę nie wiemy nic, jakby tu publicznie nie wiemy. Bo nie mamy w internecie, nie pojawiają się takie szczegóły o Krzysztofie, jak pojawiały się o śledztwie na przykład Iwony Wieczorek, gdzie faktycznie
gdyby to ruszyła ta lawina o Krzysztofie, Krzysztof byłby po prostu, jakby to powiedzieć, non-stop pod obstrzałem. Że każdy, kto by go spotkał, chciałby go po prostu zatrzymać, czy zgłosić tą informację. Dla mnie to nadal to wszystko było za mało medialne. To rozwieszanie plakatów, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Naprawdę. Ja nie chcę o tym mówić, słuchajcie, ja nie chcę o tym mówić, bo znowu, tak jak powiedziałem, że państwo te miejsce będą do mnie dzwonić, będą mnie straszyć pozwem ogólnie. A ja chciałem po prostu pomóc w odnalezieniu ich syna. Wiem, że historia jest po prostu, cześć Xavery, jest ciężka, ale tutaj tylko prawda mogłaby wyjaśnić, dlaczego tak naprawdę Krzysztof opuścił po prostu dom. Bo tutaj to ta historia, cześć, witam. Tutaj po prostu ta historia, wiecie, historia Krzysztofa zamyka się tak naprawdę w jego domu. Zamyka się po prostu tak naprawdę w jego domu. Przez jego rodziców. Ponieważ jego rodzice nie podawali jakby nadwymiar niczego o Krzysztofie. I nie wiemy naprawdę taki, jaki był naprawdę Krzysztof. Niby było słodko, niby było wszystko w porządku, niby było wszystko okej. No, gdzieś było, nie było gdzieś okej. Skoro dzieciak 16-letni wyszedł z domu, być może teraz nie żyje. Słuchajcie, ja uważam, że jeżeli się chce, można znaleźć każdego. Tylko jest jeden właśnie problem, jeden warunek. Takie poszukiwania pojedynczej osoby, o której kompletnie nie mamy pojęcia, gdzie przebywa, w którym kierunku się udała, są bardzo kosztowne. Takie są bardzo kosztowne, bo jeżeli, słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli Krzysztof do tej pory, przepraszam, nie został znaleziony w tej Wiśle przez jego tatę, gdzie jego tata znalazł już dwa ciała, to tak jak pokazywało wcześniej wahadło, że Krzysztof żyje, to nie wiem, gdzie może się znajdować. Naprawdę. I nie wiem, dlaczego. Nie wiem, czy w ogóle te miejsca, w których podobno rzekomo pojawiał się Krzysztof, czy te miejsca zostały przez policję zweryfikowane. Czy właśnie tak jak mówię, ulicą, którą się poruszał, nie tylko w jednym punkcie, gdzie tylko ulicą, którą się po prostu poruszał, na przykład we Wrocławiu, podobno był widziany dwa razy we Wrocławiu. I wystarczyło po prostu zebrać monitoring. Tam jest masa monitoringu. Poza tym są kamery miejskie, które mogły go zarejestrować. Wiem, że są kamery we Wrocławiu, prawdopodobnie na rynku kamery miejskie. Tak jak chyba w każdym dużym mieście zresztą. No drugie jakieś NN, ale na pewno to też pewnie jest ciało Krzysztofa. Wiem, że jeszcze prawdopodobnie z tym drugim ciałem
czekają na badania DNA. Jeszcze tych badań nie ma prawdopodobnie, z tego co wiem. Że czekają na badania DNA i ponoć długo to trwa. Ale ja naprawdę, słuchajcie, ja... Okej, okay, no każdy ma swoje zdanie. Do tej sprawy oczywiście ja nie jestem alfą i omegą i nie potwierdzę tego na 100% czegokolwiek tutaj w tej sprawie. Ale sądzę, że Krzysztofa nie ma w tej Wiśle. W tej wodzie on się nie utopił. On się po prostu nie, on się nie utopił, bo... Ja nie wiem, po co on pojechał do tej Warszawy. Na pewno chciał... nie wiem, są dwie możliwości. Albo chciał dom opuścić, kiedy wszyscy u niego w domu jeszcze spali. Albo po prostu wyjechał tak wcześnie. Chociaż to jest taki akurat najmniejszy problem, bo chciał gdzieś jeszcze pojechać. Albo z kimś się po prostu umówił. Ja naprawdę nie mam, słuchajcie, wglądu, nie mam wglądu do jego akt, ani nie mam kontaktu z jego znajomymi, przyjaciółmi, żebym cokolwiek mógł naprawdę zweryfikować i poprowadzić normalne śledztwo. Nie tam tutaj wahadłem czy cokolwiek, tylko po prostu normalne śledztwo, które naprowadziłoby mnie po prostu na jakikolwiek tor. Dlaczego i gdzie on się udał? No bo podobno z tego co wiemy, że kamery nie zarejestrowały ani jego skoku do wody, ani tego jak zszedł z mostu. A później ponoć jeszcze był popołudnie, był widziany gdzieś tam na rondzie Daszyńskiego, czy gdziekolwiek tam, czy w parku Trauguta. Cześć, Magdalena. Więc na pewno nie popełnił tego samobójstwa rano. A śmiem wątpić, żeby... Nie wiem. Słuchajcie, jeszcze raz powiem wam coś, co wszyscy, może niektórzy z was wiedzą, niektórzy z was odczuwali coś takiego. Słuchajcie, żeby popełnić samobójstwo, to trzeba mieć totalnie zrytą panię. Żeby popełnić samobójstwo, to po prostu to musisz być totalnie zryta bania. Człowiekowi, który chce popełnić to samobójstwo, musi się wydawać, że nie ma już po co dla kogo żyć i nie ma po prostu dla niego jakby tu takiego ratunku. Nie jestem psychologiem z zawodu, ale tutaj psycholog po prostu powinien stworzyć profil. Bo ta sprawa ciągnie się już długo. I tutaj jakby to powiedzieć, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, dlaczego tak się zdarzyło, że Krzysztofa nie ma, no psycholog po prostu powinien stworzyć jego profil psychologiczny i tak jak powiedziałem, jedyne co to po prostu przesłuchania, tylko przesłuchania mogłyby pomóc. No Leper nie popełnił samobójstwa, na pewno, prezes, to na pewno. Cześć, witam Staszek. Na pewno nie popełnił Leper samobójstwa. To wiemy, że to wiązało się z gazociągiem i z wieloma, wiecie jaką siłę po prostu medialną, jak ludzie byli za Leperem, jak po prostu jaką siłę medialną posiadał Leper, tak? Jakim był człowiekiem. Więc nie wspominajmy tu o teczkach, o tych innych, bo to jest... A to nie ma nic wspólnego z tym.
Witam Ewo, witam. I jakby to powiedzieć, gdzie znajdzie się ciało Krzysztofa? Jeżeli Krzysztof nie żyje, rzeczywiście, tak jak wam mówię, to nie jest tak, słuchajcie, że ja to wymyśliłem. Przepraszam. Ja nie wymyślam. Nie trafiam na chybił, trafił i nie wymyślam tego, że raz mówię tak, a raz mówię tak. Nie. Tak po prostu pokazuję wahadło. I wahadło powiedziało mi dziś, że ciało Krzysztofa jest daleko w Polsce, ponieważ jego ciało nie znajduje się na terenie, w obrębie Warszawy. Jest daleko w Polsce. Nie wiem, czy szuka kogokolwiek, jakikolwiek detektyw, ponieważ wiem, że jego rodzice zbierali chyba pieniądze, żeby zapłacić Rutkowskiemu. Ja wiem, że to tamto, jeśli chodzi, że być może Krzysztof już nie żyje. Może już nie żyje od zeszłego roku, od grudnia na przykład nie żyje, tak? Bo ja już nie pamiętam, ile miesięcy już tego nie sprawdzałem i nie interesowałem się sprawą Krzysztofa. Nie wiem. Ale być może śledztwo, szukanie informacji o Krzysztofie mogłoby wskazać, co Krzysztof robił. Czy ktośkolwiek go widział, ale z tego, słuchajcie, my nie wiemy, czy ktoś go widział, bo może te informacje też nie są jakby podawane do opinii publicznej, więc też tego nie wiemy. Nie wiadomo, co jest w aktach sprawy. Także zaginął 27 maja. To był dzień chyba po dniu matki, tak? Tak jak wczoraj rozmawialiśmy. Cześć Macieju, cześć. Tak, 27 maja. Jeszcze raz spytam. Czy osoba ze zdjęcia, Krzysztof Dymiński, żyje? Czy osoba ze zdjęcia, Krzysztof Dymiński, żyje? Nie żyje. Czy osoba ze zdjęcia podróżowała po Polsce? Czy osoba ze zdjęcia podróżowała po Polsce? Badu mówi, że nie. Czy widziałem Krzysztofa Dymińskiego, osobę ze zdjęcia w Bydgoszczy? Czy Krzysztof Dymiński był w Bydgoszczy? Nie. Czy Krzysztof został zamordowany? Czy osoba ze zdjęcia została zamordowana? Tak. Tak. Ale to masz swojego znanego syna. Sam wypisał adres. Do czego? No, ale a kto za to zapłaci? Ale widzisz, jak jest wypisane? Imię, nazwisko? Mhm. No, a z numer telefonu to wpisał? Sam. Mhm.
Sam pisał? Sam pisał. I co, ten numer pamiętał, ten numer? Tak. Mhm. Było coś o tym, przyszły jakieś maile związane z tym? Nie. Odpisali? Nie. Ale to jest... Cześć Siru. Z aplikacji. No i co? To anulowane jest automatycznie. Czy osoba ze zdjęcia została zamordowana? Czy osoba ze zdjęcia popełniła samobójstwo? Nie. Nie, ale została zamordowana. Czy ciało osoby ze zdjęcia znajduje się blisko jego domu? Czy ciało osoby ze zdjęcia znajduje się blisko jego domu? Nie. Czy osobę ze zdjęcia zamordował mężczyzna? Czy była przy tym kobieta? Mężczyzna. Czy osoba ze zdjęcia została uduszona? Czy osoba ze zdjęcia została zadźgnięta nożem? Wahadło pokazuje, że nożem. Czy osoba została uderzona czymś ciężkim w głowę? Czy ciało osoby ze zdjęcia znajduje się w województwie pomorskim? Czy ciało osoby ze zdjęcia znajduje się na Śląsku? Tak. Czy... Ciało osoby ze zdjęcia znajduje się niedaleko Wrocławia. Czy ciało osoby ze zdjęcia znajduje się we Wrocławiu? Czy osoba ze zdjęcia nie żyje od października 2023 roku? Czy nie żyje od listopada 2023 roku?
Czy nie żyje od września 2023 roku? Dziękuję. We wrześniu jeszcze Krzysztof żył. We wrześniu jeszcze Krzysztof żył, pokazuje, tak pokazuje wahadło, że został po prostu zerknięty nożem i że ciało może znajdować się we Wrocławiu. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Ale ja to zapamiętam i zapytam przez w najbliższych dniach będę pytał o to samo. Zobaczymy, co powie mi. Słuchajcie. Słyszycie mnie, rozumiem, tak? Znaczy, słuchacie mnie, bo chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Bo zdaję sobie sprawę, że mogą mnie również oglądać rodzice Krzysztofa i no rodzice Krzysztofa, czy ktoś, kto przekaże tą wiadomość. I chciałbym wam coś ważnego bardzo powiedzieć. Ja wiem, że Suri, że ty słuchasz. Słuchajcie. Ta wizja, o której wam opowiadałem, że kiedy się rano obudziłem, gdzie przyśnił mi się Krzysztof, ta wizja była we Wrocławiu. Ta wizja była we Wrocławiu. Możecie wierzyć, to jest akurat nieważne, ale to właśnie o Krzysztofie, to co opowiedziałem wam, to co nagrałem, że po przebudzeniu, wtedy, kiedy mówiłem, że jestem w szpitalu psychiatrycznym. To był Wrocław. Krzysztof się po prostu, mam takie wrażenie, że Krzysztof się po prostu do mnie odezwał. Od 27 maja. Uciekł z domu. Wyszedł z domu, po prostu nie wrócił. Cześć, witamy Bella, witamy. Tak. 27 maja będzie rok. 27 maja. No. Ten jego kolega, drugi chłopiec z Warszawy, który miał 21 lat, Michał, zaginął w marcu. Michał Dylewski. Zaginął w marcu, to już jest rok. I też nie wiem, jak wygląda jego sprawa w ogóle. Też myślałem, że ktoś zresztą tutaj pytał wielokrotnie na live, czy właśnie te ciała, które zostały znalezione, czy jedno z tych ciał to będzie właśnie Michał Dylewski. I jak na razie okazało się, nie wiemy. Na pewno jedno ciało to nie było ani Krzysztof, ani Michał Dylewski. Ale nie wiem, czy po prostu wy na tyle mnie słuchacie, że kojarzycie fakty, kojarzycie to, co powiedziałem. Wahadło pokazuje, że Krzysztof, ciało Krzysztofa może być zakopane gdzieś we Wrocławiu. Oczywiście Krzysztof, tak podają media, że Krzysztof był widziany we Wrocławiu.
Dwukrotnie. I jeżeli Krzysztof rzeczywiście się ze mną skontaktował, to skontaktował się ze mną we Wrocławiu właśnie. Być może ta wizja też teraz mogę, bo ja znalazłem go żywego, tak jak powiedziałem, ale ta wizja mogła również pokazać mi to, że Krzysztof jednak nie żyje i jest zakopany w pustostanie. Że jego ciało właśnie, nie to, że go znalazłem, że go żywego, tylko że jego ciało właśnie jest zakopane w pustostanie. Że ktoś go zamordował i tam go zakopał. Tak, podawali jakieś ulice gdzieś, nie pamiętam teraz gdzie, ale były podawane jakieś ulice, że na jakichś ulicach. Dwukrotnie go gdzieś widziano we Wrocławiu. Ja bym wolał Syrii, ja bym wolał mimo wszystko, ja wiem, no tak, znaleźć chciał, ale mimo wszystko, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby Krzysztof żył i wrócił do domu. I czy będąc jego rodziną, czy jestem obcym człowiekiem, chciałbym, aby to się rozwiązało i żeby on wrócił żywy. Ale tutaj, nie okłamując was naprawdę, i dlatego mówię, że ta informacja może trafić do rodziców Krzysztofa. Ja z nimi nie kontaktuję się już bezpośrednio, nie zamierzam. Ale Krzysztof po prostu dostałem tej wizji właśnie we Wrocławiu. To był jeden, jedyny raz. I wcale o nim nie myślałem. Ani o Iwonie nie myślałem, ani o Krzysztofie, ponieważ miałem zupełnie inne, coś innego w głowie. A odczucia, słuchajcie, były tak silne, tak mocne i prawdziwe, że nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. I cieszyłem się, że go znalazłem, tak jak powiedziałem, że znalazłem, ale teraz, mając jego zdjęcie i sprawdzając jeszcze raz, że on nie żyje i że jego ciało, tak pokazuje wahadło, on może znajdować się w tym Wrocławiu, no to po prostu ta wizja mogła być połączona z tym, że on, tak jak powiedziałem, jego ciało może być zakopane gdzieś w pustostanie. On faktycznie, on być może on mi powiedział nawet to. On być może mi to powiedział. Szukaj mnie w pustostanie. To był jakiś nowo rozpoczęta budowa domu. To nie był stary pustostan chyba. To był nowo budowany dom. I on tak sobie tam po cichutku siedział. Słuchajcie, ja nie wątpię, że w każdym mieście, w każdym mieście może spotkać każdego śmierć. Mówię tutaj o napad. Mówię tu o napadzie. Krzysztof to był tylko 16-latek. Być może błąkał się po ulicach. Ja nie wiem, czy on był tam widziany, czy to był Krzysztof, ale tak podają media, że był widziany dwukrotnie we Wrocławiu. I w nocy, noc jest ciężka do przeżycia, szlajając się gdzieś, po prostu chodząc gdzieś, dla normalnych, zdrowych ludzi. Widziałem, jak tutaj, znaczy widziałem, no wielokrotnie widziałem, ale widziałem zapis monitoringu w Bydgoszczy, jak chłopak szedł, młody chłopak szedł w Bydgoszczy koło sądu w nocy. Prawdopodobnie szedł z miasta, wracał z dyskoteki czy z klubu, ponieważ to jest taki trójkąt
jakby to powiedzieć, bermudzki, gdzie są lokale, dyskoteki, kluby, i on wracał po prostu i za nim szło dwóch wandali, którzy go napadli i go skatowali. Widziałem zapis tego monitoringu. Szli za nim po prostu, no, mieli ochotę po prostu kogoś pobić. Więc tutaj jak najbardziej mogę ulec tej sugestii, że Krzysztof po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Po ciemku sam. No i został pobity. Pobity, zabity. Tak też mogło być. Nie, Bella, nie, nie. Bo czy Krzysztof tak naprawdę, czy naprawdę podróżował, czy on naprawdę miał jakiś problem psychiczny i podróżował po prostu po Polsce. I wsiadał, jeździł jakoś, no ale dziwię się, ale słuchajcie, gdyby tak było, pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, gdyby tak było, że on jeździł po tej Polsce, to musiał jeździć za pieniądze, bo prędzej czy później, no słuchajcie, nie ma możliwości, no nie ma możliwości, żeby on pojechał kilkukrotnie autobusem jakimśkolwiek, czy pociągiem. Jeżeli jeździł, to jeździł na stopa. Mógł paść również ofiarą, jadąc na stopa. Bo gdyby jeździł pociągiem, to zostałby zatrzymany. Tego mogę być pewien, ponieważ widziałem różne sytuacje już w pociągach, kiedy ktoś nie miał biletu, albo miał nawet zły bilet. I musiał wysiąść na najbliższej stacji. Został wysadzony na najbliższej stacji. Musiał opuścić pociąg. Byłem świadkiem takich zajść. Więc gdyby Krzysztof w takim stanie, w jakimś, nie wiem, amoku, został zatrzymany, to myślę, że zostałaby wezwana policja. I prędzej czy później on by się ujawnił, że był zatrzymany. Zresztą trafiłoby na pewno, no słuchajcie, gdyby nie miał dokumentów, gdyby nie mógł potwierdzić, jak się nazywa, gdzie mieszka, gdyby miał problem z werbalnym przekazaniem swoich danych, też zostałby zatrzymany. Zostałby zatrzymany do wyjaśnienia i pod obserwacją. Jestem tego pewien. Na pewno zostałby zatrzymany pod obserwacją i do wyjaśnienia. Więc tutaj w grę wchodzi tylko wyłącznie, jeżeli Krzysztof poruszał się, to albo poruszał się i miał pieniądze, albo poruszał się tylko wyłącznie stopem. Naćpany wariat, jakikolwiek, słuchaj, jakikolwiek, takich nie brakuje. Uwierzcie mi, że poruszając się w nocy po mieście, w każdym mieście, nie tylko we Wrocławiu, czy w Bydgoszczy, jak najbardziej, trafisz na nieodpowiednie osiedle, na nieodpowiednią ulicę, to może się to źle skończyć. Nie wiem, Bella. Nie potrafię, ponieważ jakby tu powiedzieć, nie rozmawiałem w normalny sposób z jego rodzicami, bo mogliby mi powiedzieć, a ja mógłbym ich zapytać o wiele. Dziękuję, JWK Lubliniec. Dziękuję, Mord, za wsparcie kanału. Dziękuję bardzo Ci serdecznie. Po prostu gdybym mógł z nimi normalnie porozmawiać, gdyby oni normalnie porozmawiali, coś może mógłbym doradzić, mógłbym cokolwiek zrobić. Bo jak na razie sami widzicie, ale jakby teraz dotarło do mnie, że Krzysztof po prostu się ze mną skontaktował.
tym odnalezieniem. I to taki, wiecie, i to taki po prostu... Ale dzisiaj dopiero weszło. Widocznie zaksięgowali, no na poczcie to może być problem, wiesz? Dopiero prawdopodobnie zaksięgowali. Ale jesteś już we wspierających i masz dostęp do poprzednich live'ów. Także jest ok. Jeszcze raz Ci dziękuję. Krzysztof się po prostu, ja uważam, że Krzysztof się po prostu ze mną skontaktował. Ponieważ, tak jak powiedziałem, ja w ogóle już od jakiegoś czasu nie myślałem o Krzysztofie. Bo przestałem się interesować tą sprawą. I nagle po prostu Krzysztof przyśnił mi się. Czy to była wizja, czy to był sen, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. I zaraz po nim była sprawa Iwony Wieczorek. Tak samo. Gdzie w życiu bym nie pomyślał, że w takim miejscu. Dziękuję. O, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za tego robaka, który tam obgryza to jabłko. I jesteś gość. I dlatego pamiętajcie, że wszyscy, którzy wspierają kanał i którzy przesyłają pieniądze w jakiejkolwiek postaci, którzy chcą to robić i którzy wspierają kanał i chcą, żebym ja był tutaj i robił to, co robię, pamiętajcie, że to są osoby, które się po prostu wyróżniają. I na pewno ja do takich osób też inaczej podchodzę, tak? Bo te osoby po prostu mnie wspierają. Taka jest mentalność tego wszystkiego, tak? To nie znaczy, że ktoś jest gorszy czy lepszy, ale to są osoby, które po prostu mnie wspierają. I takie osoby zawsze, jakby to powiedzieć, no, będą na pierwszym miejscu, będą na podium. Być może tak. Mam takie wrażenie, Bella. No tak mi się, tak jak powiedziałem, powiesz, ja dopiero od dzisiaj mam to zdjęcie ponownie i dopiero dziś sprawdziłem. No i tu się okazuje, że Krzysztof jakby, no powiedzieć, tak naprawdę nie żyje. I skąd on się wziął 3 czy 4 dni temu w mojej głowie, kiedy nagrywałem ten film dla Was? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wiesz co, ja już nie pamiętam, Mordo, nie pamiętam Cię, bardzo się przepraszam, że nie pamiętam, mam tyle, taki mętlik w głowie, mam tych wszystkich spraw, ale jeżeli tak powiedziałem i masz na to jakiekolwiek tam dowody, że coś tam wychodzi, no to może tak po prostu było. Słuchajcie, jeden tutaj z kolegów, powiem Wam, pamiętacie, ja mówiłem 3 dni temu, bo wczoraj mi nie było, nie mogłem być po prostu, bo się źle czułem i nie chciałem odpalać tego live'a. Słuchajcie, Robert, tutaj kolega Robert, który z nami bywa na live'ie, ja mówiłem, żebyście mnie po prostu sprawdzili, czy wahadło po prostu mówimy prawdę, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to prawdziwa prawda. Więc Robert, nie mogę Wam pokazać, bo to jest jego prywatne zdjęcie, a nie ma jego tutaj teraz akurat w tej chwili, abym mógł zapytać, ale bez mniejsza z tym. Robert przysłał mi zdjęcie, i zapytał się, coś, żebym powiedział o tych osobach na zdjęciu. Na zdjęciu okazało się, że jest jego mama i jest jego tata. Wiedziałem, że jest jego tata, znaczy, słuchajcie, patrząc na zdjęcie, wiedziałem, że osoby nie żyją. Dzięki. Aga, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jesteś też najlepsza. Słuchajcie, Robert przysłał mi to zdjęcie, przysłał mi dwie osoby na jednym zdjęciu. To była jego mama i jego tata. Wiedziałem, że są to, jak spojrzałem na to zdjęcie, wiedziałem, że są to jego rodzice i że nie żyją.
ale w mailu do niego napisałem, bo ponieważ wahadło pokazało mi, że jego mama żyje. Znaczy, ja mu tego nie napisałem, że jest to jego mama, no, ale napisałem jemu, że na zdjęciu jest jego tata i on nie żyje. I chcę się z nim skontaktować, bo taka była jakby to powiedzieć, wola wahadła. Ale tutaj jakby wahadło, nie wiem dlaczego, może dlatego, że były dwie osoby na jednym zdjęciu. Wahadło pokazało, że jego mama żyje, a Robert mówi, że jego mama nie żyje. Jego mama i jego ojciec nie żyją już od dłuższego czasu. Podał mi nawet daty, więc jakby powiedzieć, co do jego taty, do zdjęcia, do mężczyzny, bo ja nie wiedziałem, że to jest jego tata, ponieważ on mi po prostu przysłał zdjęcie i powiedział mi, żebym powiedział coś o tym zdjęciu. Więc wiedziałem, że to jest jego tata. Wiedziałem też, że to jest jego mama, ale jemu tego nie napisałem. Zasugerowałem się typowo tylko bezpośrednio wahadłem, że mężczyzna nie żyje, a kobieta pokazało, że żyje. Dopiero wtedy, kiedy Robert, nadałem mu tą odpowiedź, napisałem, Robert mi odpisał, że to jest jego tata, jego mama i że obydwoje nie żyją. I dopiero wtedy, kiedy sprawdziłem jeszcze raz, wahadłem, zdjęcie jego mamy, wahadło dopiero wtedy pokazało, że faktycznie ta osoba nie żyje. Nie wiem dlaczego tak pokazało, dlatego mówię, no być może dlatego, że na zdjęciu znajdują się dwie osoby, nie wiem. Jakoś tak nigdy tego jeszcze nie próbowałem z kilkoma osobami na zdjęciu, chociaż pytałem w ten sposób, że czy kobieta ze zdjęcia żyje, tak? Nie pytałem się, czy osoby żyją, nie porównując płci, tylko zapytałem, czy kobieta ze zdjęcia żyje. Wahadło odpowiedziało, że tak. I potem zapytałem, czy mężczyzna ze zdjęcia żyje. Na wahadło powiedziało, że nie. I zapytałem, czy to jest tata Roberta. I wahadło odpowiedziało tak. Czy chce się z nim skontaktować? Wahadło odpowiedziało tak. Ale jeśli chodzi o jego mamę, nie wiem dlaczego się wahadło się po prostu pomyliło. Chociaż ja sam, gdybym to co ja odczułem, patrząc na zdjęcie, nie sugerując się wahadłem, odpowiedziałbym bardziej prawdziwie, niż po prostu to, jak odpowiedziało wahadło. Ale tutaj jakby powiedzieć, no nie wykreślam wahadła, bo powiedziałem wam, że po wizji Iwony, powiedziałem wam, że pewnie za jakiś czas w ogóle zrezygnuję z wahadła. Nie będę w ogóle już używał wahadła, ponieważ no mój, słuchajcie, mój umysł się po prostu, jakby to powiedzieć, rozwija. On jest cały czas, jakby to powiedzieć, przez wiele lat był taki mały jak orzeszek. To nie znaczy, że jestem idiotą, prawda? Gdyby ktoś pomyślał, ale po prostu pod względem tych wszystkich wiadomości, które teraz zaczęły napływać, on się po prostu rozszerzył. Poza tym, słuchajcie, miałem raz w życiu, tak jak powiedziałem, przeszedłem tą śmierć kliniczną i po tym bardzo długo, długo chorowałem też i również miałem wtedy, właśnie chcę o tym powiedzieć, miałem wtedy zrobione EEG fal mózgowych. No bo trzeba było sprawdzić, czy mój, po tym wszystkim, czy mój mózg pracuje. Miałem tylko raz zrobione EEG. Czy po tym wszystkim mój mózg pracuje normalnie, czy podczas śmierci nie zaszło do jakichś niedotlenień, czy jakiś po prostu no coś tam nie umarło w głowie i że będę jakimś tam warzywem, prawda? Powiem wam szczerze, że ja wtedy byłem dzieckiem, więc nie za bardzo jakby tu mogłem cokolwiek ja sam, ale ja nigdy nie dowiedziałem się, co pokazało to badanie. Co to badanie w ogóle wykryło w mojej głowie. Nigdy się o tym nie dowiedziałem. I teraz myślę, że będąc tym, za kogo się po prostu podaje, ja już od dłuższego czasu myślę nad tym, chciałbym zrobić po prostu
Powtórne. Cześć CN Reakcjom. Siemanko, siemanko. Chciałbym po prostu zrobić powtórne badanie, bo tak jak powiedziałem, miałem je tylko raz w życiu i nie dowiedziałem się nic kompletnie z tego badania, bo nie przekazano mi, ja byłem dzieckiem wtedy, miałem 11 czy 12 lat, więc nawet nie wiem, czy bym to pamiętał, chociaż dokładnie pamiętam, bo czasami nawet byłem w tym miejscu ostatnio, gdzie robiono mi to badanie, tej przychodni już nie ma, ta przychodnia już nie istnieje. Te miejsce, tak jakby tu powiedzieć, zostało zamknięte, popada w ruinę, teraz jest coś innego tam. Ale ja chętnie, przepraszam, ja chętnie, chętnie położyłbym się, bo niekiedy badania EEG fal mózgowych robione są również też podczas snu. Ja chętnie spędziłbym noc z tą spiralą na głowie, aby dowiedzieć się o tym, jak mój umysł pracuje. To jest, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe i kluczowe badanie w moim przypadku. Więc cały czas myślę o tym i będę też rozmawiał z lekarzem, aby skierował mnie na takie badanie. Chcę wiedzieć coś więcej o sobie. Nie tylko myśląc o sobie, ale chciałbym też wiedzieć więcej o sobie i mieć to, jakby to powiedzieć, udokumentowane, że mój przesył fal mózgowych jest po prostu ponadto, co jest normą. Chciałbym po prostu takie poświadczenie tego wszystkiego, dla samego siebie oczywiście. Abym wiedział, czy to, co myślę, co ja myślę sam o sobie, czy to jest po prostu prawdą. Więc niedługo się o tym przekonam. Czy jest coś więcej w mojej głowie niż tylko po prostu normalny, tak jak u każdego człowieka, nie wiem, normalne klepki, normalny rozwój. Chociaż wiem, że wtedy po tym wszystkim, przepraszam, nie dowiedziałem się, ale wiem, że wtedy w tamtym czasie po prostu bardzo szybko, jakby to powiedzieć, tak jak Aleksander, mój syn, kiedy ma autyzm i mimo tego, że ma swój świat, jest bardzo uzdolniony. Jest bardzo uzdolniony i ja też wtedy, tam mając już potem 13-14 lat, wiem, że mój mózg bardzo szybko pracował, bardzo szybko działał. I ja wszystkie informacje oraz języki obce łykałem po prostu jak, nie wiem, jak dropsy. Także coś było wtedy już na rzeczy, no wtedy było na rzeczy ogólnie, kiedy wróciłem, ale no niestety moja mama jakoś, to były też zupełnie inne czasy, to były zupełnie inne czasy, to był inny rok, inne czasy. Po prostu moja mama, jakby to powiedzieć, no... przepraszam. Nie zrobiła mi więcej badań. Poza tym... przez jakiś czas też lekarze pomylili się z tym, co mi dolega i leczyli mnie zupełnie na coś innego. Dopiero wtedy, kiedy trafiłem do pewnego lekarza, który był specjalistą i zdiagnozował, co mi dolega i po tym, co się wydarzyło, to dopiero wtedy jakby naprawdę zapaliła się lampka po prostu, co tak naprawdę będzie dalej ze mną. O, co tak naprawdę będzie dalej ze mną po prostu. Więc to nie jest wymyślona, opowieść, to jest po prostu opowieść z mojego życia. I to, że ktoś, słuchajcie, to, że ktoś mówi, że ja się podaję za jasnowidza, że ja nie jestem jasnowidzem, słuchajcie, skąd on to może wiedzieć?
to, że ja... przepraszam, może inaczej. To, czy ja bym sprzątał ulicę wcześniej, czy nie wiem, pracowałbym na dworcu, czyszcząc ubikację, czy to, czy że byłbym, nie wiem, pracowałbym w ogromnej korporacji i byłbym gdzieś na jakimś stanowisku, czy tak jak teraz, to, że wcześniej śpiewałem i mam akurat, wybrałem taki zawód, jaki wybrałem, czyli pracuję całe życie praktycznie w ochronie, zajmuję się ochroną. Chroniłem różnych ludzi, różne sytuacje i jak najbardziej mam na to zdjęcia, ci ludzie pewnie też to pamiętają. To, że teraz gram w filmach, ponieważ w ten sposób też zarabiam pieniądze. I spełniam się, ponieważ w filmach zacząłem grać w roku 2000, przepraszam, w filmach zacząłem grać w roku 98. Potem miałem dużą, ogromną przerwę, bo urodziło mi się dziecko i przestałem jakoś. Przestałem tam, potem zająłem się handlem, przez długi czas handlowałem i to nie czyni mnie nikim innym niż jestem. I to, że mówię, że możecie nazywać mnie jasnowidzem, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, co ja robiłem wcześniej. Czy ja myłem kible, czy pracowałem w Biedronce, czy teraz występuję w telewizji, czy nie wiem. To nie zmienia faktu, że to, co spotkało mnie w życiu, zostanie ze mną do końca życia. Ja z tym po prostu umrę. A ty nie jesteś od tego, żeby mi mówić, kim ja jestem. Czy ja jestem jasnowidzem, czy ja nie jestem jasnowidzem. No mogłem nazywać się jasnowidzem już bardzo dawno temu. Ale miałem po prostu, prowadziłem inny tryb życia i nie fascynowało mnie to. Mimo tego, że docierały do mnie, przez całe życie docierały do mnie różne sygnały. Być może ludzie, którzy umarli, czy zaginęli, próbowali się ze mną skontaktować. Czasami miałem bardzo dziwne wrażenie. Ja po prostu czasami po prostu myślałem, że mam schizofrenię, że jestem po prostu chory psychicznie po tych wszystkich informacjach, tych wizjach, które wcześniej otrzymywałem, ale traktowałem to po prostu jakoś tak, po prostu nie miałem się wtedy komu zwierzyć z tego wszystkiego, co odczuwam, ani tego, co widziałem, ani tego, co słyszałem. Po prostu nie miałem się komu zwierzyć, bo nie miałem takiej osoby. Mimo tego, że wokół mnie było pełno osób. Ale po prostu, gdybym to powiedział wtedy, gdybym to wtedy komukolwiek bliskiemu powiedział, to faktycznie powiedzieliby, że jestem po prostu nienormalny. Bo bardzo wąskie grono ludzi rozumie to, kim są jasnowidzowie i naprawdę jak to działa i jak to się odczuwa. Bardzo wąskie grono. A nawet ci, którzy się tym naprawdę tylko interesują. Ja nie mówię, że jestem jedyny w całej Polsce. Mówię tutaj o Polsce, nie mówię o świecie, ale w całej Polsce. Ale są ludzie po prostu, czasami rodzą się wyjątkowi. Ja uważam, że nie urodziłem się może wyjątkowy, a nabyłem to, bo nie słyszałem, aby u mnie w rodzinie ktoś był pod tym względem wyjątkowy. Ja to po prostu nabyłem. W tym momencie, kiedy nie wiem, rozmawiałem wczoraj z moją mamą na ten temat, ponieważ tak jak powiedziałem, miałem operację, kiedy miałem 1,5 roku, miałem operację i wtedy wyszedłem z ciała. Wyszedłem z ciała i dlatego zapytałem moją mamę wczoraj, przedwczoraj, w niedzielę zapytałem moją mamę, czy ona coś o tym wie, że wtedy, kiedy ja miałem tą operację, czy ja na ostatni moment trafiłem na stół, czy coś poszło nie tak na tej operacji, że ja po prostu widziałem siebie z góry, jak jestem, leżę na łóżku szpitalnym i jestem przywiązany, ponieważ wtedy byłem mały i rozdrapałbym to wszystko i oni wtedy, właśnie takie dzieci, małe dzieci, przywiązywali po prostu im rączki do tego, aby się po prostu nie drapały. Nie pamiętam, czy to było łóżko szpitalne takie, czy to była operacja.
Czy to była operacja? Ponieważ ja widziałem siebie, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że w trakcie operacji. W trakcie operacji widziałem siebie. Tak jakbym wyszedł przez głowę. Widziałem, że to, co kiedy się uwolniłem z tego ciała, widziałem, jakby to powiedzieć, że nad swoją głową, do góry, jakbym przez głowę wyszedł i do góry moja jaźń uwolniła się i po prostu widziała mnie z góry przywiązanego do łóżka. Więc to, czy jestem jasnowidzem i za kogo się podaję, to jest moja sprawa i tylko ja o tym wiem. A ciebie tak naprawdę to nie powinno to interesować. Bo gówno o mnie wiesz. Tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. Więc nie potrafię powiedzieć, czy to było wcześniej. Nabyłem takie właśnie wtedy, kiedy opuściłem to ciało. Czy to wtedy nabyłem takich zdolności? Czy tych zdolności nabyłem dopiero później? Ale wydaje mi się, że chyba później. Bo z tego, co pamiętam, od tego półtora roku, kiedy przeszedłem tą operację, byłem normalnym dzieckiem i nic takiego się nie wydarzyło. Ja wtedy nawet o tym nie myślałem. Pamiętam swoje życie, pamiętam sceny ze swojego życia i raczej one były zupełnie, zupełnie normalne. Byłem jak każde normalne dziecko. Dopiero wydaje mi się właśnie, że po tej śmierci klinicznej dopiero wtedy sięgnąłem po to, co ze mną po prostu zostało. Tak to wygląda. Dlatego to, że jestem aktorem, że chciałem być aktorem i gram w tych filmach, to naprawdę, słuchajcie, nic nie zmienia. To nawet nie zmienia tego, czy ja będę dobrym, czy złym człowiekiem. A przecież wszyscy w jakiś sposób mnie osądzają. Że jestem taki, sraki, siaki, czy owaki. Ale dlaczego? Czy oni mają prawo do tego, żeby mnie osądzać, skoro mnie nie znają? Nie zamienili nigdy, nigdy mnie nie widzieli, nigdy nie uściskali mi dłoni, nigdy nie zamienili ze mną słowa. To znaczy, że oni mogą mnie oceniać i oni mogą cokolwiek wiedzieć o mnie. W żadnym wypadku. Ponieważ oni nie znają mojego życia. Ja już nie będę rozwodził się tutaj, co ja robiłem jeszcze w życiu i kim byłem, ale chciałem wam powiedzieć, jeszcze raz naprawdę uzmysłowić wam to, żebyście wiedzieli, skąd po prostu się to u mnie wzięło. Czy zwykły człowiek może zostać jasnowidzem? Taki normalny, który... Nie wiem, uważam, że nie. Uważam, że nie. Podobno inni jasnowidzowie twierdzą, że można się tego nauczyć. Że nasz umysł nie jest cały wykorzystany i nasz mózg może o wiele więcej, a po prostu nie pracuje na pełnych obrotach. Ale ja uważam zupełnie, jakby to powiedzieć, inaczej, bo tak jak powiedziałem, wcześniej nie miałem żadnych takich scen, a poza tym ludzie, których znam, z którymi rozmawiam, no nie opowiadają mi takich rzeczy, że mają takie wizje. Więc to chyba raczej uważam, że jakby to powiedzieć, to musi być po prostu... Wiem, że większość ludzi, którzy są jasnowidzami, osiągnęła to dopiero właśnie po śmierci klinicznej. Przejście tam na drugą stronę, połączenie się, jak to można by było powiedzieć, że ono się już nigdy nie zrywa. Skoro tam byłeś, to te połączenie między, że tak to nazwę, międzyplanetarne, to cały czas jest. Już nikt, kto
popadł w śmierć kliniczną, nie wraca już normalne. Pod tym względem, że nawet jeśli on sam nie wie, to i tak na pewno wydaje mu się, że jest coś, no, że coś po prostu przyszło z nim. Coś stamtąd po prostu wyniósł, będąc po tamtej stronie. I to niekoniecznie zawsze musi objawiać się, że widzimy tunel, że jest światło i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam, żebym widział tunel. Także taka jest moja historia, taka jest moja historia. Dlaczego zostałem, jak zostałem prawdopodobnie jasnowidzem? Dlaczego zostałem jasnowidzem? Dlaczego prowadzę kanał, zacząłem prowadzić kanał w ten sposób? Dlatego, że usłyszałem o Iwonie Wieczorek i postanowiłem za wszelką cenę już nie traktować to jako zabawę, jako jakiś, nie wiem, tylko po prostu za wszelką cenę dowiedzieć się, rozwiązać tą zagadkę, wejść w umysły i po prostu rozwiązać tą zagadkę. Właśnie dlatego. Nie dla zabawy. Właśnie dlatego, tylko wyłącznie dlatego, żeby tą zagadkę po prostu rozwiązać. I myślę, że ja już to wszystko wiem. Czy teraz kwestia jeszcze, wracając właśnie do Iwony Wieczorek, czy w zabójstwie uczestniczył jej kuzyn i jego koledzy? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie widziałem ani jego kolegów, ani samego jej kuzyna w tej wizji i nigdy wcześniej, jakby to powiedzieć, nie spotkałem się i podświadomość nigdy nie mówiła o tych osobach. Za to na pewno, poza tym, jakby to powiedzieć, te osoby w wizji o Iwonie Wieczorek, ci ludzie, którzy dokonali, to nie byli 20-latkowie. Jedna z tych osób, tak jak powiedziałem, przynajmniej jedna z tych osób, ponieważ tą jedną osobę dobrze widziałem, że potrafię ją opisać, jak wygląda, i jej wiek mniej więcej, że miała tak do 50 i albo była już emerytowanym policjantem. Tak mi się bynajmniej wydaje, że to policjant. Tak mi się wydaje, chociaż wizja powiedziała, że wizja nie powiedziała mi, że to był policjant. Wizja powiedziała mi, że to jest człowiek, który pracował przy sędzi, że być może pracował w prokuraturze gdzieś w sądzie albo przy sędzi. Nie powiedziała mi bezpośrednio, że jest to policjant, ale powiedziała mi, że człowiek jest na emeryturze. Więc też nie mogę tego powiedzieć na 100%, że był to policjant. Chociaż tak zakładam. Dlaczego tak zakładam? Dlatego, że ci ludzie wyszli z klubu. A wiemy, że w tym klubie takie osoby mogły się znajdować. I że jedna z tych osób mogła być. Wizja tego też nie powiedziała dokładnie, bo to nie jest, że ktoś pisze i wszystko nam opowiada, jak to jest. To jest podróż w czasie przeszłym. Wiemy, że na bramce stali emerytowani policjanci. I to nie były dziadki, które mają po 75 lat. Więc możemy, jakby tu powiedzieć, możemy sobie to jakoś w ten sposób ułożyć, że to mógł być jeden z ochroniarzy. Mógł być. I ja nawet domyślam się, który.
Tak jest właśnie, Lubliniec. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc... tylko jest właśnie... słuchajcie, jest małe ale. Jest małe ale. Dlatego, że mężczyzna, który dokonał zabójstwa na Iwonie Wieczorek, miał włosy. Nie był łysy, miał szpakowate włosy. Miał szpakowate włosy, co mogło wyróżniać go wiekiem, tak jak mnie. Oczywiście mam siwą brodę, chociaż włosów może nie wiem, czy mam siwe, bo nie mam włosów, nie zapuszczam włosów, więc nie wiem, czy mam też siwawe włosy. Ale mężczyzna miał szpakowate włosy i miał okrągłą twarz. Ale też miał zarost na twarzy. Słuchajcie. Też miał zarost na twarzy. Więc tutaj jakby można powiedzieć, można wykluczyć niektóre osoby. Ale trzeba szukać osoby, która mogła się wtedy znajdować w tym klubie. Kogoś, kto być może tam pracował. Ktoś, kto no, pracował w ochronie, był odpowiedzialny. Ja nie wiem, jak Patryka Tata wygląda, Lubliniec. I ja nie wiem, czy on był policjantem, bo nigdzie tego nie ma. Ludzie piszą, że on był policjantem, ale nie ma takich informacji, że jego ojciec był policjantem Patryka. To był człowiek, tak jak powiedziałem, to był człowiek, który miał szpakowate włosy, miał zarost na twarzy i miał jasno niebieskie oczy. Jasno niebieskie oczy, miał okrągłą twarz. Czyli na pewno był dosyć tęgiej postury. Podobno, Bella, właśnie podobno, ale nie mamy pewności. Nie mamy pewności. To tylko panowie z Archiwum X mogą sobie ustalić. Ja im wszystko przekazałem, wszystko im powiedziałem, całą wiedzę, jaką tylko uzyskałem przez ten, nie tylko przez tą wizję, ale przez ten cały rok, kiedy śledzę tą sprawę. Przekazałem im wszystko. Co mogłem opisać, ja im to wszystko opisałem i też to samo im powiedziałem. I powiedziałem im, ponieważ rozmowa też zeszła troszkę na inny tor, rozmawialiśmy też o pewnych osobach. Rozmawialiśmy też o pewnych osobach, więc tutaj też jakby no powiedziałem im tyle, ile mogłem, tyle co wiedziałem po prostu. Wszystko, co wiedziałem. Dziękuję, dziękuję mordo. Dziękuję za reakcją. Więc dlatego powiedziałem, zostawiam panom z Archiwum X śledztwo i to oni są teraz za to odpowiedzialni. Ja zrobiłem to, co mogłem i jak będę miał coś jeszcze do dodania, to jeszcze mogę zadzwonić i powiedzieć, ale tak to w tej chwili po prostu nic, co? Nie, zwykłą, kochanie, zwykłą. Już kończę i... Słodką? No, cytrynką? Aha, bo gorą z normalną. Słodką, normalną zrób. No taką normalną, nie przesłać taką normalną, no. Taką normalną. No, normalną. Wyrzak wpisał? No. Mikrofonem. Aha. Kuba, nic, widzisz. Pisać nie umie, ale powie. No. Wiesz, jaki cwaniak? Dobra, jaki... na to się tak śmiała z niego. Nie napisze, bo tam nie złoży tego tak dokładnie, ale no. Skuba, ale wie. No. Dobrze. No nie dobrze.
Słuchaj, ale najpierw napisz do mnie maila, bo to jak mamy się skontaktować? Napisz do mnie maila i wtedy się jakoś skontaktujemy. Dobrze, ale już dzisiaj nie będę dzwonił, tylko zostaw to do jutra, ok? Bo mam tam swoje jeszcze sprawy, w sumie jutro do pozałatwiania i jak tylko znajdę chwilkę czasu, żebym mógł posiedzieć i porozmawiać z tobą, to się odezwę. Także bądź cierpliwy i czekaj po prostu cierpliwie. Na pewno się odezwę. W mojej sytuacji, z wujem, który jest w szpitalu, nic się nie polepszyło, niestety się pogorszyło. Niestety się pogorszyło, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, sam przewóz wuja z jednego szpitala do drugiego no, zakończył się po prostu dla niego tragicznie. Jest w śpiączce farmakologicznej, jest pod respiratorem, maszyna za niego oddycha, a przecież jak byłem u niego to w szpitalu, to rozmawiałem z nim po prostu. Rozmawiałem z nim, a po przejeździe po prostu ze szpitala do szpitala, po przewozie, no jego stan po prostu się dramatycznie po prostu, więc to nie jest tak, że ja już mam, słuchajcie, pustą głowę i już jest wszystko ok. Jeszcze nie, słuchajcie, jeszcze nie. Cały czas trzymam kciuki za niego. No chłop musi jeszcze żyć, no ma 64 lata i musi jeszcze żyć. Musi po prostu jeszcze żyć. Całe życie ciężko pracował. I chciałbym, aby odrobinę mógł pożyć po prostu na odpoczynku. Więc jeżeli będę, a mnie nie ma nieraz czy coś, to nie miejcie mnie po prostu za złe, ponieważ my cały czas jesteśmy w kontakcie z tym szpitalem i dzwonimy, czy się poprawiło, czy się polepszyło. Nie jeździmy tam aż tak często jak ostatnio, ponieważ ten oddział, na którym leży wuja teraz w tej chwili, on jest jakby to powiedzieć zamknięty i tam można tylko to przynajmniej raz w tygodniu i tylko wyłącznie na 10 minut. Bo to jest oddział hematologii, więc oni tam nie wpuszczają, trzeba zakładać oczywiście, tak jak tutaj leżał w szpitalu, tak wszyscy tam łazili, przyjeżdżali w odwiedziny, na sali było 5-6 pacjentów, a tam każdy leży w osobnym pokoju. Tam każdy ma swój pokój i tam trzeba zakładać czepek, trzeba zakładać ubranie te specjalne i dopiero wtedy można wejść do chorego. A tutaj to wszyscy włazili. No ale tutaj wuja czuł się dobrze. Znaczy dobrze, no. Był z nim kontakt. Dziękuję Macieju za maila. A w tym szpitalu po prostu tak jak trafił, tak jest tragedia, nie ma z nim kontaktu. Jest w śpiączce farmakologicznej i powiem wam szczerze, że nie chcę tego mówić, ale może być tak, że to nie, że ze śpiączki go nie wybudzą, ale nie wiem. Nie będę mówił, bo ciężko mi się o tym mówi. Dobrze, słuchajcie, ja uciekam. Okej, zobaczę twojego maila. Słuchajcie, uciekam. Jesteśmy godzinę i 41 minut. Nie chcę prowadzić takich 3 godzinnych, tak jak ostatnio, tych live'ów, bo to jest męczące i w ogóle. Jutro się widzimy. Widzimy się. Fajnie, dzisiaj było ok. Były osoby, które powinny być na live'ie, a nie cała ta gromada tych dzieciaków, które piszą non stop, pozdrów mi albo to, albo tamto, ile mam lat, albo jak masz na imię. Także takie live'y są po prostu w porządku. Życzę wam spokojnej, miłej nocy. Ja nie sypiam od dłuższego czasu spokojnie. Budzę się w nocy kilkukrotnie i
Nie wiem, co będzie ze mną dalej, czy ja sam nie popadnę w jakąś naprawdę po prostu chorobę i nie trafię do szpitala, także nie do psychicznego, ale po prostu, bo robię badania, byłem u lekarza, robię badania wczoraj, słuchajcie, na USG jamy brzusznej, bo coś mnie po prostu boli w plecach, jakby nerka mnie bolała. Nic kompletnie się nie dowiedziałem, a boli mnie dalej, także niby rzekomo pani tam nic nie znalazła. Wiesz co, polipy, które mam, nie powiększyły się, jakby to powiedzieć, na woreczku żółciowym nie powiększyły się, są na całe szczęście takie same, że nie muszę poddawać się po prostu operacji, więc nie wiem, co mnie boli. Boli mnie od jakiegoś dłuższego czasu i odkąd mnie boli, zaczęło mnie to bolić w tych plecach, nie mogę po prostu spać. Normalnie, bo czy śpię na boku, czy śpię na wznak, czy przepraszam, śpię na drugim boku, to jest tak samo. Po prostu przebudzam się w nocy. Dziękuję, Lubliniec, po prostu dzisiaj mnie zaskoczyłeś. Przebiłeś po prostu wszystkich. Także dziękuję. Będę musiał się kiedyś wam, tym, którzy mnie wspierają, oczywiście będę musiał się zrewanżować ogólnie. Ogólnie tak sobie pomyślałem, że jeżeli będziecie chcieli, to dostaniecie takie zdjęcia ode mnie właśnie z autografem. Te zdjęcia, które tutaj są, dostaniecie po prostu z autografem. Będę wysyłał wam po prostu zdjęcia, chociaż w jakiś sposób tak będę mógł się na razie zrewanżować, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że jest to dla was jakoś jakiś chociaż chyba, że wolicie zdjęcie z wahadełkiem. Oczywiście, słuchaj, obiecałem, że zadzwonię, to zadzwonię. Ja nigdy jak coś obiecuję, że nie dotrzymuję słowa. Właśnie konstrukt syna, pani honoraku, bo też ma autystykę. O, tutaj Kasia, moja żona, mówi, żeby pozdrowić syna pani honoraty, bo też ma autystyczne dziecko. Więc pozdrawiamy serdecznie. Na niebiesko. O właśnie, na niebiesko. Dziękuję, Moniko. Na niebiesko pozdrawiamy. My też się borykamy od urodzenia z tym, więc wiemy, co to po prostu jest, ale nasza kluska po prostu jest kochana. My nazwaliśmy go ostatnio kluska, bo taka, przepraszam, nie będę, chciałem pokazać wam zdjęcia, ale nie chcę pokazywać ze względu, nie wiem, kto mnie ogląda, nie będę pokazywał zdjęcia tutaj młodego. Pozdrawiam Ksawery. No. Pozdrawiamy Ksawerego. Trzymajcie się. Miłej nocy jeszcze wam życzę i jeszcze raz i jutro się widzimy. Będę jeszcze starał się coś z Krzysztofa z tego zdjęcia wydobyć, żeby się po prostu dowiedzieć, czy ta wizja z tego Wrocławia miała coś wspólnego z tym, że faktycznie Krzysztof może znajdować się gdzieś tam zakopany. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Dobranoc.